Z rdzą na pewno spotkał się każdy z nas i wie, że jest to taki rdzawy nalód na metalach, na ich stopach. Ale czym w rzeczywistości jest rdza? Jest to warstwa powstała w wyniku utleniania się żelaza oraz stopów żelaza. Składa się ona z tlenków i wodorotlenków żelaza. Powstaje nie tylko, jak się najczęściej uważa, dzięki wyniku kontaktowi żelaza z wodą czy z wilgocią, ale również może powstawać w trakcie utleniania się w gazach suchych lub też gdy utleniają się stopy nieżelazne. Jakkolwiek by ona nie powstawała, należy pamiętać, że osłabia ona metal i już w historii wielokrotnie doprowadziła do katastrof budowlanych. W czasie wypadków samochodowych często samochody, które są zardzewiałe, ich elementy konstrukcyjne są w złym stanie z powodu rdzy, o wiele łatwiej ulegają wypadkowi. No, po prostu osłabia ona metal. Długotrwała korozja, bo tak się nazywa właśnie, tak nazywamy utlenianie się żelaza, doprowadza do osłabienia metalu.